Dobra, spodziewałem się tego, nie da się ukryć, to się patrzy porażki. Może nawet większej, więc w sumie jestem zadowolony. Smuda zdecydowanie powinien zrobić zmiany jeszcze przed straconą bramką, a nie dopiero po. Aj no, wiesz, pierwsza połowa super, ale druga połowa niestety oddali. Wielki smutek i wielki żal, że przegraliśmy. Ile obstawiałaś? 2-0 dla nas. Jakie emocje u ciebie? Rozpacz. Myślę, że nie wiedzieli, o co grają już zupełnie. Od 30 lat nie wyszliśmy z grupy. Dawno żeśmy nie zdobyli niczego, nic. I wyjście z grupy dla nas było czymś tam bardzo ważnym. Oczekiwałam wyjścia z grupy pierwszy raz od 30 lat. Nie ma ekipy. Smuda jest do dupy. Mu też powtórz, jak będzie to słyszał. Jest do dupy. Smutne dlatego, że nie dali z siebie wszystkiego w drugiej połowie. Pierwsza połowa, czekałem na gola. Ale nic się nie wydarzyło, nie? Nic się nie wydarzyło. Nie, wydarzyło się, tylko ominęliśmy bramkę, ale się wydarzyło. Nie, nic się nie wydarzyło. Jestem rozczarowany, bo przyzwyczaiłem się do tego, że Polska przegrywa, ale lubię jednak widzieć ten Grunwald, a absolutnie go nie było. Absolutnie, zero. Polska piłka, wiesz kiedy istniała? W 82 roku. Niemożliwe. Ten człowiek był jak rodzina. Ten człowiek stworzył armię. Przed chwilą się dowiedziałem. Prawdę powiedziawszy, chciałbym poczytać coś, pewnie poczytam coś więcej w internecie na ten temat. A kto to jest? Dowiedziałam się przed sekundą, jestem bardzo zaskoczona. Nie wiem, nie śledzę wiadomości z Polski. No jestem zbyt daleko od wiadomości z Polski, także... Niestety nie mam nic do powiedzenia. Wydaje mi się, że 90% Polaków nie wie, kim był generał Perlicki, więc... Jak może być samobójstwo i kilka ran postrzałowych. Dziwnym jest dla mnie, że nie decyduje różnica strzelonych bramek, a spotkanie bezpośrednie. Bo z tego, co słyszałem, dochodzi z grupy Grecja, a nie Rosja. W ogóle nic o tym nie słyszałem, dopóki pan do mnie nic nie powiedział. Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem w szoku. No i tak, że jestem w szoku, ogólnym jestem w szoku, nawet nie wiem, jak zareagować na to, no, ale to jest niemożliwe. I dlaczego? Dlaczego to jest przed meczem? Nie wiem, być może mają coś wspólnego tam Czesi z tym. O Smudę mnie zapytaj. Smuda. Myślę, że nie popełni samobójstwa. Nie jest dla mnie to jakaś wiadomość bardzo mnie poruszająca. Była to naprawdę wielka postać, dowodził naszą jednostką bojową bardzo znaną w świecie. Człowiek, jeśli popełnia samobójstwo, to chyba sobie strzeli albo w głowę, albo w buzi w środku, tak? I się zabija, tak? Nie będzie do siebie strzelał, tak? Pierwszy sobie strzeli w nogę, w drugą nogę. Nie do końca są mi znane okoliczności tej śmierci. Nie wiem, czy była to śmierć samobójcza, czy być może były jakieś inne okoliczności z tym związane. Nie pamiętam dokładnie już teraz działalności Petelickiego w latach 90. Po prostu miałem wtedy lat 12. W momencie, gdy to zostanie wyjaśnione, a jak to bywa w naszym kraju, być może nigdy nie zostanie wyjaśnione. To był twardy człowiek. To był twardy człowiek i... Czy mówię, że nie ma takiej opcji, żeby takie coś zrobił. No porażka, no po prostu... Jeżeli to była śmierć samobójcza, być może to były jakieś jego problemy osobiste, a jeżeli nie... Nie może być zabójstwo i masz kilka strzałów. Coś mogę powiedzieć. To jest niemożliwe. Niedobrze się dzieje w państwie polskim. Jest niemożliwe. Zaczęła się druga połowa. Myślałem, że w końcu coś się wydarzy, nie? Nic. Człowiek, jeśli chce popełnić zabójstwo, to sobie strzelał raz, ale w głowę. Przestali biegać, przestali, nie wiem, mieć w ogóle pomysł na rozegranie, nic, nie ochoty. Chłopcy się nie popisali. Poza Tytoniem nie było komu grać. Ja odjebałem ojczyźnie, kurwa, swoje 2,5 roku. Plus dla Legii 3 lata. Jeśli pani by chciała popełnić samobójstwo, to co pani sobie robi? Dlatego bym sobie zadawała kilku ran. Jedną, ale szczerą, prawda? I nie wierzę, że ten mój major, były major, odjebał swoje życie. Cieszę się, że wygrała Grecja. Nie wiem, no ale to jest niemożliwe. Że było samobójstwo? Niemożliwe. Ponieważ? Ponieważ cieszę się, że wygrała Grecja. Strzelili nam gola, nie? Dobra, skończmy temat. Bez słów, zostałem bez słów, niestety. Bardzo mi przykro, przegraliśmy mecz. Na co liczyłeś oprócz zwycięstwa? No oczywiście, na zwycięstwo i późne dobre świętowanie tego, no ale niestety nie powiodło się. No ale świętować będziemy dalej.